Wśród swoich laptopów Asus ma kilka serii kierowanych do graczy. Jedną z nich jest Zephyrus, który na tle pozostałych wyróżnia się przede wszystkim kompaktową budową. G14, którego dziś recenzuję, ma jeszcze jeden bardzo mocny znak szczególny. Czy jednak na tym kończą się mocne strony tego małego gamingowego laptopa? Zapraszam do oglądania. W recenzji będę w kilku miejscach, gdzie konkretne liczby znaczą więcej niż 1000 słów, odnosił się do testu wariantu G14 z innym procesorem AMD, który jakiś czas temu ukazał się na łamach serwisu PC Lab. Okej, skoro już pokazałem Wam tę super hiper bajeranską klapę, to może w ogóle zacznijmy od budowy laptopa, bo i tak z reguły najpierw omawiam właśnie ten aspekt. Zephyrus, jaki jest, każdy widzi. 14 cali to taki złoty środek pomiędzy mobilnością a praktycznością i trzeba przyznać, że laptop jest naprawdę poręczny. Osłona matrycy zlecowanego egzemplarza ma przyjemny biały kolor w matowym wykończeniu. Obudowa wykonana jest ze stopu aluminium i magnezu. Całość sprawia wrażenie naprawdę solidnego urządzenia, znacznie solidniejszego niż choćby recenzowany przeze mnie ostatnio Asus z serii TUF. Klawiatura i touchpad w Zephyrusie G14 są ok. Ta pierwsza nawet bardzo, ale nie będę ukrywał, że zawsze lubiłem wyspowe klawiatury Asusa. Nawet ta w moim bardzo starym laptopie od tego producenta jest bardzo wygodna. Jest tu kilka mniej typowych rozwiązań, jak na przykład osobliwe ulokowanie klawisza print screen, ale można się do tego przyzwyczaić, plus za zestaw funkcyjnych dedykowanych przycisków u szczytu dolnego panelu. Podświetlenie jest tylko białe, więc fani RGB nie będą zachwyceni. Być może zainteresują ich bardziej diody na klapie matrycy, o których za kilka chwil. Touchpad jest poprawny, nie jest to kluczowy komponent w tym segmencie, więc Asus darował sobie jakieś super mega zaawansowane funkcje, które mogłyby być przydatne w urządzeniach bardziej nastawionych na mobilność. Oprócz tego mamy tu niezły jak na te rozmiary zestaw złącz. 4 USB, z czego 2 typu A, 2 typu C, HDMI, mini jack dla headsetu oraz czytnik odcisku palca zintegrowany z przyciskiem Power. To wcale nie za mało, a dodać trzeba, że jedno z USB-C posłużyć może także jako DisplayPort, więc na upartego możemy mieć nawet 3 wyświetlacze jednocześnie. Nie łudźmy się, gdybyśmy dostali tu na przykład tylko USB typu C, wyglądałoby to na kiepski żart, a tak jest ok. Minus zabrak kamerki internetowej. Do kompletu Asus w testowanej przeze mnie konfiguracji dołożył matrycę o imponującej rozdzielczości 2560x1440. To matowy IPS, który w codziennym użytkowaniu sprawdza się całkiem nieźle. Bardziej wymagający użytkownicy mogą mieć jakieś ale. Dla mnie największym problemem z tą matrycą jest to, że mamy tutaj zaledwie 60-hercowe odświeżanie. Są jednak szybsze matryce Full HD, więc jeśli ktoś przekłada płynność nad rozdzielczość, powinien znaleźć coś dla siebie. Okej, teraz skupmy się na cechach, które są dla Zephyrusa dosyć unikalne. Pierwsza to ciekawie rozwiązany zawias klapy matrycy, który po otwarciu laptopa podnosi jego tylną część, dzięki czemu klawiatura jest przyjemnie pochylona, co poprawia nieco ergonomię. Ponadto taka konstrukcja podobno wpływa na nieco lepszy przepływ powietrza w obudowie laptopa. Generalnie to ciekawe rozwiązanie i osobiście kupuję je, natomiast najlepiej samodzielnie sprawdzić, czy taka konstrukcja jest dla nas do przełknięcia. Druga cecha to głośniki. Są tu aż 4, z czego 2 wysokotonowe są skierowane w górę, 2 niskotonowe ulokowano na spodzie obudowy. Dźwięk jest zdecydowanie lepszy niż w większości laptopów, ale nie łudźmy się, nadal lepiej postawić tu na dobry headset albo zewnętrzne głośniki. Mimo wszystko ponad średnią. Ostatni wyróżnik to ten panel świetlny na klapie matrycy. Na pierwszy rzut oka zupełnie niewidoczny, ale jak już go odpalimy, to naprawdę klękajcie narody. Bajer jakich mało, w dodatku mocno konfigurowalny. Jeżeli lubujecie się w takich gadżeciarskich rozwiązaniach, to na pewno docenicie i to. Mnie szczególnie przypadło do gustu przede wszystkim dlatego, że po pierwsze nie psuje minimalistycznego designu tego laptopa, a po drugie to naprawdę unikalne i fajnie zrealizowane rozwiązanie. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem wielkim fanem RGB i to chyba najlepszy sygnał, że powoli rozpoczyna się moja transformacja z tetryczałego boomera, ale jeśli już musiałbym kupić laptopa, w którym świeci coś poza ekranem, to takie rozwiązanie pasuje mi zdecydowanie bardziej niż klawiatura we wszystkich kolorach tęczy. Ogólnie zarówno wyposażenie, jak i budowa i design nie zawodzą, choć oczywiście ten ostatni jest kwestią gustu. Mnie laptop się nawet podoba, choć mam kilka drobnych ale. Najbardziej dokuczliwe są, podobnie jak w TUF A17, otwory wentylacyjne w bocznych częściach obudowy. Ponownie gorące powietrze trafia prosto na dłoń obsługującą myszkę. Niestety taka już chyba natura tego typu urządzeń. Z drugiej strony jest tutaj co chłodzić, bo w kwestii podzespołów Asus postawił na komponenty z górnych rejonów tabelek z benchmarkami.
Na pokładzie znajdziemy tu CPU od AMD, a konkretniej Ryzena 4800HS, czyli jeden z bardziej wydajnych mobilnych procesorów od czerwonych. Do tego 16 GB pamięci DDR4 i mobilne wydanie GeForce'a RTX 2060 w energooszczędnym wariancie Max-Q. Takie połączenie zapewnia zadowalającą wydajność w wielu nowych tytułach, czasem nawet w nieco wyższej rozdzielczości lub ustawieniach graficznych. Natywna rozdzielczość wiąże się oczywiście z lekkim spadkiem w większości gier, ale summa summarum, maksymalna wartość, jaką w tej rozdzielczości na tej matrycy będziemy mogli uświadczyć, to 60 fpsów i więcej nie potrzeba. Jeśli chcemy więcej, to trzeba zdecydować się na model z matrycą Full HD i odświeżaniem 120 Hz. W kwestii temperatur odsyłam Was do szczegółowego testu Zephyrusa G14 w wersji z Ryzenem 9 4900HS, procesorem bardzo zbliżonym, który osiągał niemal identyczne rezultaty. Sam procesor w testach wypada przyzwoicie i pozwoli na komfortową pracę nawet w bardziej wymagających aplikacjach, jednak limity energetyczne dają o sobie znać przy dłuższych operacjach, trzeba więc się liczyć z tym, że na przykład przy dłużącym się renderowaniu filmu CPU nieco wyhamuje. Koniec końców to laptop gamingowy i w grach komputer wypada przyzwoicie. Wysoka cena wynika z udanego moim zdaniem połączenia kompaktowej formy z wysoką wydajnością. I jak można się spodziewać, w parze z tymi dwoma cechami idzie także cena, również wysoka. Jeśli szukamy czegoś, co zaoferuje przede wszystkim wydajność, warto popatrzeć na inne gamingowe laptopy z mobilnymi GeForce'ami GTX i RTX oraz Ryzenami z serii 4000. Ciekawe propozycje można znaleźć znacznie taniej. Tu płacimy więcej, ale w zamian dostajemy bardzo solidną konstrukcję, wspomnianą mobilność, świetne audio, długi czas pracy na baterii, a to cechy raczej niespotykane na niższych półkach cenowych wśród laptopów gamingowych. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że Zephyrus G14 to nie tylko przyzwoity laptop do grania, ale i jednocześnie świetny ultrabook, choć z gatunku tych nieco bardziej wyrośniętych. Za to bez wyraźnych kompromisów w wydajności. To wszystko na dziś, jeśli recenzja Wam się podobała, koniecznie zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!